Jesteśmy założycielami klubu Projekt Siatkówka Plażowa Żyrardów. Spotykamy się tutaj na pierwszym turnieju nocnym mixtów. Wyciągamy ludzi z domu, by uprawiali sport o różnych porach dnia i nocy. Dziś turniej siatkówki właśnie nocnej. Taka forma oryginalna po to, by ludzie, którzy skończyli pracę i chcieliby realizować się w sporcie, mogli także wziąć udział w naszych rozgrywkach. Do turnieju zgłosiło się 21 drużyn, które zostały podzielone na 7 grup po 3 zespoły. Po jednej drużynie najlepszej z grupy wychodzi do kolejnej rundy, czyli do ćwierćfinału, gdzie gramy już systemem pucharowym i zostaje po prostu już jedna drużyna, która wygra dalej w drabince. Każda drużyna składa się z 12 zawodników. Na boisku może wystąpić tylko 6 osób, w tym 2 dziewczyny. Od samego początku turnieju widać, że nie przyjechały do nas przypadkowe drużyny. Są to drużyny na dość wysokim poziomie, więc można powiedzieć, że to nie jest turniej amatorski. Dzięki temu, że turniej stoi na wysokim poziomie, bardzo dużo osób przyszło kibicować nam. Można to było zobaczyć na nagraniu również starsze osoby, które kibicują swoim córkom i synom. Nagrody w dzisiejszym turnieju fundował starosta powiatu żyrardowskiego, pan Krzysztof Dziwisz, które oczywiście pokazaliśmy podczas uroczystego otwarcia, które odbyło się o godzinie 22. Witam bardzo serdecznie wszystkich przybyłych na pierwszy turniej mixtów w Nocnym Żyrardowie po puchar starosty powiatu żyrardowskiego, pana Krzysztofa Dziwisza. Dzięki niemu to jest całe spotkanie. Słuchajcie, witamy was bardzo serdecznie w hali w Żyrardowie. Organizujemy te zawody, byście mogli miło spędzić czas w takiej fajnej rywalizacji Fair Play. Oczywiście zawody odbywają się we współorganizacji z Marcinem Kołodziejskim. Wielkie brawo dla niego. Ale także przy pomocy Łukasza Janickiego, którego pewnie też znacie ze środowiska swojego siatkarskiego. Również brawa, poproszę. Dziękuję wszystkim, że w tak licznym gronie się zebraliśmy. To jest dziś największy turniej, który odbywa się w tym województwie, a być może największy w kraju, który odbywa się właśnie o tej porze już nie dnia, a nocy. Tak więc super impreza, życzę wam wspaniałych emocji, gry fair play i niech zwycięży lepszy. Tak jak turniej jest na wysokim poziomie, również poczęstunek mamy najwyższej klasy. Mama naszego kolegi współorganizatora Łukasza Janickiego przygotowała ciasta. Mamy również ciepłe napoje, kawę, herbatę. Przewidziano dla wszystkich zawodników pizzę z firmy Da Grasso o godzinie 23. Dużo drużyn, fajnie, że w nocy, zawsze to jakieś urozmaicenie w porównaniu do turniejów dziennych. Dobra atmosfera, fajny poczęstunek, fajnie ze strony organizatorów, że takie coś zapewnili. Przyjechaliśmy z Kozłowa. Bierze nas udział 9 osób, w tym są 2 kobiety, 7 mężczyzn. Mamy nadzieję, że zajmiemy pierwsze miejsce. I mamy nadzieję, że będziemy się podobać. Niewątpliwie wysokiej rangi turniej. Przyjechały zespoły, które trenują. Widać to po zagrywkach, po akcjach, które nie kończą się bardzo szybko. To powoduje, że bardzo dobrze się to ogląda. Jest to też, można powiedzieć, taki materiał poglądowy dla młodzieży, która przyjdzie kibicować i emocjonować się tym widowiskiem. Nigdy w życiu w Żyrardowie takiego wydarzenia nie było, także cieszymy się, że mamy tak dużo zespołów, których bierze udział w tym turnieju.
drużyny reprezentują bardzo wysoki poziom, co też jest przykładem dla młodzieży. Bardzo mi się podoba, bardzo dobry turniej, mocne drużyny tutaj są. Generalnie Legia Warszawa tutaj rządzi i Elektryk wygrywa. Bardzo ciekawe widowisko, bardzo się cieszymy, że jesteśmy tu. Dziękujemy. Tego turnieju. Jest to super przedsięwzięcie, ponieważ zamiast sielenić w domu przed telewizorem bądź iść na imprezę, można bardzo fajnie i aktywnie spędzić czas. Jest tu super atmosfera, ludzie w każdym wieku tak naprawdę. Emocje no, chyba osiągają zenit. Bardzo cieszymy się za zaproszenie i życzymy wszystkim powodzenia. Idziemy grać, tak? Pozdrawiamy zespół z Dychy Wyjść.